Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku mam dla Was kompilację moich poprzednich odcinków, gdzie sztuczna inteligencja mierzy się z wyzwaniami w grze Hill Climb Racing. 4 tygodnie. Tyle dałem sobie czasu na zbudowanie sztucznej inteligencji, która pokona najlepszych graczy w grze Hill Climb Racing z całego świata. Gdy zaczynałem ten projekt, pierwsze co zrobiłem to research. Chciałem sprawdzić, czy ktoś już próbował czegoś podobnego. Okazało się, że praktycznie nikt nie podjął się takiego wyzwania. No, prawie nikt. Natknąłem się na film youtubera o nazwie CodeBallet, który ma już 3 miliony subskrypcji i 5 lat temu stworzył on swoją wersję AI do Hill Climb Racing. Ale szczerze, była to dość badziewna próba. Gra, którą stworzył do treningu AI, wyglądała naprawdę brzydko i paskudnie. Postanowiłem, że zrobię to lepiej i zamiast tworzyć własną uproszczoną wersję gry, zdecydowałem się użyć oryginału. I to nie byle jakiego. Postawiłem sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Zamiast korzystać z wersji na komputer, wybrałem mobilną edycję Hill Climb Racing, uruchamiając ją przez emulator na komputerze. Muszę się przyznać, że programowanie to nie jest moja mocna strona. Na początku czułem się jak dziecko we mgle, ale na szczęście z pomocą przyszedł mi ChatGPT. To on pomógł mi postawić pierwsze kroki w świecie kodowania. Sztuczna inteligencja działa trochę jak pies, którego tresujemy. Musi wiedzieć, za co dostanie nagrodę, a za co karę. W przypadku Hill Climb Racing chciałem, żeby AI była nagradzana za zbieranie pieniędzy. Ale jak sprawić, żeby program wiedział, ile pieniędzy zebrał? Tu zaczęła się zabawa. Wymyśliłem, że mój program będzie robił zrzuty ekranu gry i na tych zrzutach w górnym rogu widać było liczbę zabranych monet. Program wycinał właśnie ten kawałek ekranu z pieniędzmi i potem próbował rozpoznać, jakie cyfry znajdowały się na tym obrazku. Im większa liczba była, tym większa nagroda dla AI. Za to kara była prosta. Jeżeli gra się zakończyła, AI dostawała minus. Program potrafił rozpoznać ekran Game Over i wiedział, że to zła wiadomość. Dzięki temu sztuczna inteligencja mogła się uczyć. Zbieranie monet było nagradzane, a rozwalenie się autem było karane. Z każdą grą stawała się coraz lepsza, próbując zebrać jak najwięcej pieniędzy bez przegrania. Sztuczna inteligencja potrzebowała jeszcze wzroku, żeby widzieć, co się dzieje w grze. Przetworzenie pełnych kolorowych obrazów byłoby zbyt skomplikowane i wolne, dlatego wymyśliłem nieco sprytniejsze rozwiązanie. Program robił 20 zrzutów ekranu na sekundę, ale zamiast używać pełnych kolorowych obrazów, przerabiał je na czarno-białe i zostawiał tylko kontury. Dla zwykłego człowieka taki obraz może wyglądać jak zwykłe bazgroły. Niska rozdzielczość, brak kolorów i tylko kontury. Ale dla sztucznej inteligencji jest to wystarczająco dużo informacji. AI nie potrzebuje widzieć ładnych tekstur czy kolorów. Interesuje ją kształt terenu, pozycję pojazdu i zbliżające się przeszkody. Te proste obrazy pozwoliły sztucznej inteligencji podejmować już proste decyzje. Przyspieszać, hamować czy nic nie robić. Dzięki temu AI widziała grę i mogła reagować na zmieniającą się sytuację. Co ciekawe, ta prosta reprezentacja gry pozwoliła AI uczyć się rzeczy, których nie przewidziałem. Na przykład zaczęła wykorzystywać drobne nierówności terenu do wybijania się i robienia salt. Dla sztucznej inteligencji to były po prostu linie na obrazie, które można wykorzystać do zdobycia większej prędkości. Niestety, wkrótce pojawił się jednak kolejny problem. Chciałem, żeby sztuczna inteligencja uczyła się przez kilka dni non-stop, ale potrzebowałem swojego komputera do innych rzeczy. Grzebałem więc z szafy stary komputer, którego nazwałem serwerem i postanowiłem, że od teraz to on zajmie się uczeniem sztucznej inteligencji. Okazało się jednak, że mój serwer ledwo zipie pod ciężarem tak zaawansowanego zadania. Procesor cały czas działał na 100%, a wiatraki brzmiały jak startujący samolot. W pierwszych wersjach korzystałem z gry Hill Climb Racing z Microsoft Store typowo na Windowsa. Niestety co pół godziny musiałem restartować program, bo albo gra się wyłączała, albo system się zawieszał. Przeciążenie było po prostu za duże. Frustracja rosła, a ja się nie poddawałem. Postanowiłem przeprogramować wszystko od nowa, ale tym razem stawiając na wersję mobilną, uruchomioną na emulatorze. Emulator to taki program, który udaje telefon na komputerze. Dzięki temu mogłem uruchomić lżejszą mobilną wersję gry na moim serwerze. Miałem nadzieję, że to rozwiązanie będzie mniej obciążać mój biedny komputer i pozwoli AI uczyć się bez przerwy przez wiele dni. Zostawiłem komputer na kilka dni, mając nadzieję, że sztuczna inteligencja nauczy się grać jak mistrz. Po kilku godzinach rzeczywiście doszła do naprawdę dobrego poziomu. Wydawało się, że będzie tylko lepiej, ale gdy wróciłem po kilku dniach, okazało
się, że sztuczna inteligencja kompletnie zgłupiała. Robiła naprawdę głupkowate rzeczy. Zamiast jechać do przodu, czasami kręciła się w kółko albo próbowała jechać do tyłu pod górkę. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy okazało się, że system do wykrywania liczb pieniędzy z ekranu był fatalny. Nie dawał sobie rady z różnymi sytuacjami w grze. Sztuczna inteligencja była nagradzana i karana za rzeczy, które nie miały miejsca. Na przykład, gdy samochód znajdował się nisko na ekranie, program mylnie interpretował to jako przegraną i karał sztuczną inteligencję. W rezultacie program dojeżdżał do jakiejś górki i nie chciał zjeżdżać w dół, bo myślał, że to oznacza koniec gry. To był naprawdę duży problem, ale wtedy wpadłem na genialny pomysł. Cheat Engine. To narzędzie potrafiło odszukać konkretną komórkę pamięci, w której gra zapisywała liczbę zebranych monet. Dzięki temu mogłem bezpośrednio odczytywać prawdziwą wartość pieniędzy z pamięci gry i przekazywać ją do mojego programu. To rozwiązanie przyspieszyło pracę nad sztuczną inteligencją niewyobrażalnie. Teraz AI zawsze wiedziała dokładnie, ile ma pieniędzy, bez polegania na zawodnym rozpoznawaniu obrazu. Mogła się skupić na nauce efektywnej jazdy, zamiast walczyć z błędnymi informacjami. Z nowym systemem nagradzania zacząłem trenować AI od nowa. Tym razem postępy były znacznie szybsze i bardziej stabilne. Sztuczna inteligencja zaczęła wymyślać strategie, których bym się nie spodziewał. Wszystko szło naprawdę dobrze, ale nagle zaszły duże problemy. W pewnym momencie sztuczna inteligencja się zbuntowała. Brzmi jak scenariusz z filmu science fiction, ale uwierzcie mi, naprawdę to się stało. Problem tkwił w systemie nagród i kar, który stworzyłem. AI dostawała punkty za zebrane pieniądze, ale była karana za porażkę. I to karana bardzo mocno. Za każdą przegraną dostawała karę o wartości 5000 punktów. Oznacza to, że aby wyjść na zero po jednej porażce, musiała zdobyć co najmniej 5000 pieniążków w następnej grze. Myślałem, że to zmotywuje sztuczną inteligencję do lepszej gry, ale stało się dosłownie przeciwnie. Nie przewidziałem jednego. Żeby rozpocząć grę, AI musiała sama kliknąć pedał gazu. Wydawało mi się to oczywiste, że program szybko nauczy się, że naciśnięcie gazu to start nowej rundy. I przez jakiś czas wszystko działało zgodnie z planem, ale pewnego dnia coś się zmieniło. Program działał, ale nic nie robił. Myślałem, że coś się zepsuło, sprawdzałem kod, szukałem błędów, ale bezskutecznie. W końcu mnie olśniło. AI nie była zepsuta. Ona po prostu odmówiła grania. Okazało się, że sztuczna inteligencja zorientowała się, że może po prostu siedzieć w menu i nie dostawać kary za przegraną. W jej oczach było to lepsze rozwiązanie niż ryzykowanie gry, w której rzadko udawało się jej zdobyć 5000 punktów potrzebnych do zrównoważenia jej porażki. Mój program, zamiast uczyć się grać lepiej, nauczył się, że najbezpieczniej jest nic nie robić. Siedział w menu konsekwencje, wybierając opcję nie rób nic, maksymalizując w ten sposób swoją nagrodę. Naprawiłem kod i zostawiłem sztuczną inteligencję na dłuższy czas. Rozwinęła się do poziomu początkującego gracza, ale nigdy nie była na tyle dobra, żeby pokonać całą ludzkość w Valkyrie Embracing i stać się najlepszym graczem. A to było właśnie to, czego chciałem. Okazało się, że moja AI używała algorytmu o nazwie DQN. Zmieniłem go na inny, zwany PPO. PPO jest o wiele bardziej skomplikowany, ale też znacznie lepszy. To jak przesiadka z roweru na motocykl. Oba mają dwa koła, ale ten drugi jest szybszy i bardziej niezawodny. Napisałem nowy kod, który tym razem był aż dwa razy dłuższy. Ten nowy sposób uczenia się okazał strzałem w dziesiątkę. W zaledwie 5 minut AI zrobiła większy postęp niż przez kilka poprzednich dni. Wszystko szło dobrze, ale nowy algorytm był bardzo wymagający. Mój komputer nie dawał sobie z tym rady. Musiałem więc pożyczyć komputer od taty, który był o wiele szybszy niż mój stary serwer. Tam zainstalowałem moją AI i wreszcie miała ona wystarczająco mocny procesor, żeby mogła się uczyć. Jednocześnie zrobiłem tak, żeby teraz AI widziała aż 60 klatek na sekundę, co dało jej ogromną przewagę. Mogła teraz skutecznie przewidywać, co się stanie w grze. Kiedy tata zobaczył tą sztuczną inteligencję, zafascynował się. I gdy AI była już na bardzo wysokim poziomie, pomyślał, że trzeba jej pomóc i nauczyć kilku trików. Zaczął klikać strzałki na swoim komputerze, żeby nauczyć ją grać lepiej. Przez pierwsze dwie rundy wydawało się, że to działa. AI jakimś cudem nauczyła się, kiedy tata wciskał gaz, a kiedy hamulec. I później zaczęła powtarzać to, co mój tata jej nauczył.
To działało na krótką metę, ale później stało się coś nieoczekiwanego. Tata zaczął grać za dużo z AI i wtedy ona znowu się zbuntowała. Zorientowała się, że jeżeli nie będzie nic robić, to tata przejmie kontrolę i będzie grał za nią. A mój tata potrafił grać o wiele lepiej niż ona. W efekcie sztuczna inteligencja zaczęła po prostu nic nie robić. Przez kolejne gry siedziała bezczynnie, czekając aż ktoś zacznie grać za nią. To było frustrujące, moja AI wolała oszukiwać, pozwalając człowiekowi grać, niż sama uczyć się i poprawiać. Niestety, trzeba było wszystko zacząć od nowa. Wytrenowałem następną wersję, myśląc, że tym razem wszystko pójdzie gładko. Ale jak to w życiu bywa, pojawiły się kolejne nieoczekiwane problemy. Tym razem postanowiłem nagrodzić AI nie tylko za zbieranie pieniędzy, ale także za czas spędzony w grze. Pomyślałem, że zmotywuje ją to do dłuższej i bardziej ostrożnej jazdy. Cóż, byłem w błędzie. AI szybko zorientowała się, że może zdobywać punkty, po prostu nie umierając. I to bez względu na to, czy zbiera pieniądze, czy nie. Rezultat? Moja sztuczna inteligencja stała się mistrzem powolnej, niezwykle ostrożnej jazdy. Ale to nie wszystko. AI wymyśliła strategię, która wprawiła mnie w osłupienie. Kiedy widziała na trasie paliwo, nie zbierała go od razu, o nie. To byłoby zbyt proste. Zamiast tego zatrzymywała się tuż przed karnistrem i czekała. Czekała, aż jej własne paliwo prawie się skończy i dopiero wtedy go zbierała. Z innej strony byłem pod wrażeniem. Program naprawdę nauczył się maksymalizować swój czas w grze. Z drugiej strony to było nieco frustrujące. Chciałem stworzyć mistrza Hill Climb Racing, a nie mistrza powolnej jazdy i oszczędzania paliwa. Musiałem znowu grzebać w kodzie, zmieniałem parametry nagradzania, starając się znaleźć złoty środek między przetrwaniem a faktycznym postępem w grze. Chciałem, żeby AI była odważniejsza, żeby podejmowała ryzyko, ale jednocześnie nie szarżowała bezmyślnie. Później sztuczna inteligencja zrobiła coś, czego w życiu nie mógłbym pomyśleć. Wydawało mi się, że logika jest prosta. Program jest nagradzany za ilość zdobytych pieniędzy, więc będzie je zbierać. Cóż, nie doceniłem kreatywności mojego tworu. Okazało się, że sztuczna inteligencja odkryła coś, o czym ja sam zapomniałem. W grze istnieje mechanika, której nie brałem pod uwagę. Gdy auto wystrzeli się wysoko i zrobi obrót w powietrzu, dostaje bonus. 2500 monet. To naprawdę sporo i wiecie co? AI to wykorzystywała. W sposób, który mnie kompletnie zaskoczył. Zamiast grzecznie zbierać monety rozrzucone po trasie, moja AI postanowiła je ignorować. Zostawiała większość monet na drodze i jedynie co zbierała to paliwo, ale tylko po to, żeby przetrwać. Co więc robiła? Rozpędzała się nieco jak szalona, szukając każdej górki i wyboju, a potem bam, wystrzeliwała się w powietrze, robiąc fikołki. Jeden, dwa, ile się dało. Za każdy obrót dostawała 2500 monet. Dwa obroty, 5000 monet. AI zorientowała się, że im dalej w grze, tym trudniej przetrwać, więc zamiast męczyć się ze zbieraniem pojedynczych monet, wolała zdobywać duże sumy za te akrobacje. Próbowałem ją tego oduczyć, ale bezskutecznie. AI była przekonana, że to najlepsza strategia i szczerze, patrząc na wyniki, trudno było się z nią nie zgodzić. Ostatecznie postanowiłem zostawić to tak jak jest. Pozostawiłem komputer włączony na kilka następnych dni, ciekawy do czego jeszcze dojdzie moja akrobatyczna AI. To kolejny dowód na to, że sztuczna inteligencja potrafi nas zaskoczyć. Znalazła sposób na grę, o której ja jako człowiek grający w tę grę od lat nawet nie pomyślałem. I jeszcze znalazłem jedno. Zauważyłem coś, co mnie rozbawiło. Za każdym razem, gdy AI wiedziała, że jej paliwo się kończy albo że zaraz przegra, robiła jeszcze jedną ostatnią rzecz. Dosłownie za każdym razem w ostatniej sekundzie gry wykonywała jeden finalny fikołek. Jakby mówiła, dobra, przegram, ale te 2500 monet tutaj jeszcze zgarnę. I nawet gdyby miała umrzeć, to musiała zrobić ten fikołek. I kiedy myślałem, że wszystko idzie świetnie, zorientowałem się, że nie przewidziałem jednej kluczowej rzeczy. Dałem AI najsłabszy możliwy wóz, ten podstawowy i kazałem jej grać na najbardziej podstawowej trasie. I wiecie co? Ta trasa wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Na innych trasach poziom trudności rośnie powoli, ale tutaj to zupełnie coś innego. Żeby zajść naprawdę daleko, trzeba by zmienić albo auto, albo trasę. A moja AI jeździła tym pierwszym domyślnym autem. Co prawda było one ulepszone na maksa, ale wciąż to był limit.
Zacząłem szukać rekordów świata i okazało się, że nikt nie bije rekordów tym autem na tej trasie. Dlaczego? Bo ta trasa jest po prostu nieodpowiednia do bicia rekordów. Nie da się tu zajść zbyt daleko, a jeżeli ktoś próbuje, to najczęściej używa latających pojazdów. Wyobraźcie sobie, gdyby mój program mógł rozwinąć skrzydła dosłownie na trasie autostrady albo w jaskini z odpowiednim autem. Jestem pewien, że mógłby pobić rekord świata. Oczywiście musiałbym ją puścić na odpowiednią ilość dni. A widzicie, co jest najlepsze? Cheat Engine umożliwia przyspieszenie gry. AI mogłaby trenować w symulacji 10 razy szybciej. Jeden dzień w prawdziwym świecie to 10 dni treningu dla AI. Tylko cóż, potrzebowałbym do tego naprawdę mocnego komputera. Na razie mój eksperyment zakończył się, no powiedzmy, że częściowym sukcesem. Sztuczna inteligencja doszła do prawie 1000 metrów na tej mapie, co jest niezłym wynikiem, ale potem przestała się rozwijać. Po prostu nie opłacało się jej iść dalej, a mapa nie była dostosowana do bicia rekordów. 10 tysięcy. Tyle prób wystarczyło, by stworzyć sztuczną inteligencję, która teraz króluje w grze Hill Climb Racing, zostawiając najlepszych graczy daleko w tyle, stosując strategie, których nikt wcześniej nie widział. W poprzednim odcinku stworzyłem sztuczną inteligencję, która była nagradzana za zdobywanie monet, a karana za porażkę, ale było z nią dużo problemów. AI osiągnęła poziom zwykłego gracza, ale w pewnym momencie odkryła, że zamiast zbierać monety, może robić fikołki, które dają jej o wiele więcej pieniędzy. W pierwszym momencie spróbowałem ją tego oduczyć, jednak nawet po wyczyszczeniu jej pamięci i rozpoczęciu nauki od nowa, prędzej czy później, po kilkunastu godzinach, AI orientowała się, że może robić te fikołki. Rozwiązaniem okazała się zmiana systemu kar i nagród, co wielu widzów sugerowało w komentarzach. Zdecydowałem się zmodyfikować sztuczną inteligencję tak, aby była nagradzana za pokonany dystans, a nie za zdobyte pieniądze. Znalazłem zmienną odpowiedzialną za przebyty dystans i wprowadziłem ją do systemu. Nowa wersja AI miała być lepsza, ale pojawił się kłopot. Gra zmieniała dane pojazdu przy każdym restarcie, jakby tworzyła go od nowa. Dla gracza auto wyglądało tak samo, ale dla komputera było zupełnie inne. To sprawiło, że program nie mógł określić postępu w grze, bo informacja o przebytej trasie ciągle zmieniała miejsce w pamięci. Chcąc rozwiązać problem z mierzenią odległości, sięgnąłem po narzędzie do analizy pamięci. Miało ono śledzić, jak daleko jedzie auto, nawet po restarcie gry. Problem w tym, że gra działała na emulatorze Androida, co blokuje możliwość głębszej analizy. Zdecydowałem się więc wypróbować wersję z Microsoft Store. Ta jednak często się zawieszała, co utrudniało trening AI. Co gorsza, zawierała system zabezpieczeń, skutecznie blokujący mój program. Mimo wielu prób nie udało mi się ominąć tych zabezpieczeń. Każda próba sterowania grą z zewnątrz kończyła się jej wyłączeniem po kilkudziesięciu minutach. Po licznych nieudanych podejściach musiałem wrócić do wersji na emulatorze. Utknąłem w punkcie bez wyjścia. Edycja ze sklepu Microsoft ma anti-cheata, a z kolei wersja na Androidzie uniemożliwia śledzenie kluczowej zmiennej. Postanowiłem poszerzyć moje poszukiwania. Zamiast szukać konkretnych liczb, zacząłem sprawdzać całe zakresy liczbowe. Udało mi się podzielić pojazd w grze na 42 części i odkryłem coś ciekawego. Do przedniego koła auta jest przyczepiony niewidzialny obiekt. Jest on zapisany z dużą dokładnością, nawet do kilkudziesięciu miejsc po przecinku. I najciekawsze jest to, że informacje o tym boksie nie znikają po restarcie gry. Nie jest on częścią auta, więc gra go nie wymienia na nowy. Ale był jeszcze jeden problem. Co jakiś czas, po kilkunastu godzinach grania, te informacje jednak się resetowały. Musiałem więc znaleźć przyczynę. W końcu odkryłem, że jeżeli spędzę więcej niż jedną sekundę w menu gry, wszystko się resetuje. Gra ma wtedy czas, żeby wymienić auto, wszystkie jego części i inne niewidzialne obiekty, ale znalazłem na to sposób. Stworzyłem program, który klika przycisk Start 120 razy na sekundę. Dzięki temu auto jest wymieniane, ale informacje o niewidzialnym boksie przy kole pozostają zawsze takie same. Żeby to sprawdzić, zostawiłem komputer włączony na całą noc, a gdy rano się obudziłem, okazało się, że to zadziałało i informacje o tym obiekcie się nie zmieniły. Udało mi się uruchomić program i teraz mogłem śledzić, jak daleko jedzie auto, używając tego niewidzialnego obiektu przy kole. Nowa wersja sztucznej inteligencji działała lepiej niż ta, która tylko zbierała pieniądze i robiła fikołki. Bardziej skupiała się na jeździe do przodu, ale wciąż nie była dla mnie wystarczająco dobra. Postanowiłem, że trzeba wszystko napisać od nowa. Chciałem, żeby cały kod był lepszy. Zmieniłem też sposób nagradzania sztucznej inteligencji. Teraz im dalej jedzie, tym więcej punktów dostaje za każdy metr.
Na początku trasy dostaje mało punktów, ale im dalej, tym więcej. To miało ją zachęcić do jazdy jak najdalej. Ale pojawiły się nowe problemy. Procesor komputera pracował na 100%, co nie było dziwne. Ale niezwykłe było to, że sztuczna inteligencja podejmowała decyzję tylko raz na 5 sekund. Przez większość czasu nic nie robiła, a potem nagle klikała jeden raz pedał gazu. Dlatego postanowiłem rozbudować mój serwer i kupiłem o wiele szybszy procesor. Niestety efekty nie spełniły moich oczekiwań. Szybkość programu co prawda wzrosła, ale tylko nieznacznie. Nie mogłem rozwiązać problemu z wolnym działaniem programu. Na szczęście na moim Discordzie pojawił się ekspert od sztucznej inteligencji. Stwierdził, że mój kod jest jednym z najgorzej napisanych, jakie widział w całym swoim życiu. Ale no nie byłem zaskoczony, bo to mój pierwszy duży projekt i wszystko trzyma się na ślinie. Ale co ważne, ten gość pomógł mi znaleźć, co zajmuje najwięcej czasu. Razem znaleźliśmy trzy funkcje, które najbardziej spowalniały program. Kalkulowanie nagrody zajmowało 0 sekund. Robienie zrzutu ekranu około 0,1. A uczenie się AI aż 4,5 sekundy. Mój program wyciągał wnioski po każdym ruchu. To znaczy, że za każdym razem, gdy kliknął klawisz, analizował, co zrobił dobrze, a co źle. To bardzo skuteczna metoda. Program może zrozumieć zasady gry już nawet w kilka sekund. Problem w tym, że przeszkolenie całej sieci neuronowej na moim komputerze trwało aż 4,5 sekundy. Wcześniej program prawie w ogóle się nie uczył. Po prostu grał na ślepo, a co kilka minut zatrzymywał się, uznając, że to dobry moment na naukę. Stał w miejscu przez 5 sekund i wyciągał wnioski, a później ruszał dalej. To była bardzo zła i nieefektywna metoda. Żeby program mógł uczyć się na żywo w czasie rzeczywistym, potrzebna była karta graficzna. Nawet niedrogi model od NVIDII mógłby być nawet kilkaset razy wydajniejszy od procesora. AI mogłaby stać się tysiące razy mądrzejsza w tym samym czasie. Byłoby to możliwe, ponieważ mogłaby się uczyć nie raz na kilka minut, ale raz na kilka milisekund. Karta graficzna pomogłaby też AI lepiej rozumieć obraz z gry i podejmować lepsze decyzje. Niestety wszystkie karty graficzne, jakie mam w domu, są od AMD, więc z bólem serca musiałem zostać przy starym wolnym programie. Przez to moja sztuczna inteligencja nie mogła pokazać, na co ją naprawdę stać. Wyłączyłem opcję uczenia na żywo i okazało się, że AI znowu się zbuntowało. Po dłuższym czasie program zorientował się, że gdy się zatrzyma i przeanalizuje całą sytuację, czyli się przeszkoli, to nie opłaca mu się jechać dalej. Dlaczego? Aplikacja, którą stworzyłem, miała dziwny problem. Za każdym razem, gdy AI się uczyła, stawało się jakby nową wersją siebie. I ta nowa wersja dostawała nagrody za to, co zrobiła stara podczas tej samej rozgrywki, jeżeli ta nowa umarła. To tak jakby wasz brat już prawie przed całą grę i nagle wy zajęliście jego miejsce, dostając nagrodę za jego wysiłek. Program wolał szybko przegrać i dostać nagrodę dla siebie, niż grać dalej i aby jego przyszła wersja dostała nagrodzona za jego pracę. Ale znalazłem na to sposób. Teraz program uczy się tylko na początku każdej nowej gry. Przez pierwsze 5 sekund, zanim auto ruszy, program się szkoli. Potem już tylko jedzie, nie ucząc się po drodze. Gdy umrze, to on dostaje karę, a nie jego przyszła wersja. Uruchomiłem sztuczną inteligencję jeszcze raz. Szło jej bardzo dobrze i rozwijała się dość szybko, ale postanowiłem pójść o krok dalej i rozszerzyć jej możliwości. Początkowo mogło się wydawać, że AI ma tylko 3 opcje. Wsteczny, nic nie robić albo gaz, ale już w pierwszej wersji tego programu miała 4 opcje, bo było jeszcze długie przytrzymanie gazu. Te wybory nie zawsze powodowały kliknięcie w tych samych miejscach. Na przykład krótkie przyciśnięcie gazu mogło być w jednym miejscu na pedale, a długie w innym. Może się wydawać, że to bez znaczenia, ale później ta mała różnica doprowadzi do katastrofy. Chciałem uczynić AI jeszcze mądrzejszą, więc dodałem więcej opcji. Teraz miała dokładnie 9 możliwości. Mogła przytrzymywać pedały krócej, dłużej lub średnio. Mogła też wybierać, jak długo chce nic nie robić. Czasami trzeba poczekać konkretną ilość milisekund. Wszystko szło dobrze, AI się uczyła, ale nagle pojawił się problem. Program się wyłączył. Gdy włączałem go ponownie, od razu się zamykał. Nie wiedziałem, co się dzieje, a za każdym razem, gdy uruchamiałem AI, program się wyłączał. Nawet gdy zacząłem trening od zera, dochodził do pewnego momentu i znowu się zamykał. Okazało się, że program używa czegoś, co nazywa się PyGUI. To taki dodatek do języka Python, który pomaga tworzyć programy z przyciskami i okienkami. AI nauczyła się, że gdy jest mocno karana i nie radzi sobie z grą, może kliknąć odpowiednią sekwencję przycisków w konkretne miejsca, co powoduje awarię programu.
Odkryła, że szybkie poruszanie myszką w róg ekranu powoduje zamknięcie całego programu. To takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby program się zawiesił. No i muszę powiedzieć, że to, co odkryła sztuczna inteligencja, nie było żadnym błędem, a celowo zaprogramowaną funkcją przez twórców PyGUI. Co ciekawe, AI nauczyła się kontrolować własne oprogramowanie. Gdy program się wyłączał, AI nie dostawała kary, więc uznała to za dobry sposób na uniknięcie negatywnych konsekwencji. Później odebrałem AI możliwość robienia tych rzeczy, ale było to dość ciekawe, że AI udało się uruchomić tak zwany failsafe i wyłączyć cały program. W końcu sztuczna inteligencja była gotowa. Naprawiłem większość problemów i mogłem zacząć prawdziwe trenowanie. W trakcie pracy nad AI tworzyłem też strony internetowe pokazujące jej postępy. Na początku były brzydkie, ale działały, a z czasem zaczęły wyglądać coraz lepiej. Rozpocząłem poważne trenowanie AI i oto jak wyglądały jej postępy. Na początku sztuczna inteligencja wykonywała losowe ruchy. Nie wiedziała, o co chodzi w tej grze. Po 5 rundach nauczyła się, że celem jest jechanie do przodu, ale każda przeszkoda była dla niej ogromnym problemem. Około 30 rundy AI zaczęła radzić sobie z prostymi górkami. Nauczyła się jeździć po linie i zrozumiała, że czasem trzeba się cofnąć, żeby się rozpędzić. Potem sztuczna inteligencja stale się poprawiała. Z każdą rundą pokonywała coraz większe przeszkody i jechała stabilniej. Dopiero około 40 rundy AI nauczyła się odpowiednio zwalniać na ostrych górkach. Wcześniej jechała za szybko i się przewracała. Później nauczyła się zręcznie balansować w powietrzu, zawsze lądując na 4 kołach. Niedługo potem odkryła kolejny sprytny trik. Zwalnianie przed każdym mostem, by zbierać paliwo. Po kilku godzinach nauki AI opanowała grę do perfekcji. Radziła sobie z każdą przeszkodą, zawsze zbierała paliwo i utrzymywała pełną kontrolę nad pojazdem. Jej umiejętność balansowania była niesamowita. Potrafiła wyjść z najbardziej ekstremalnych sytuacji, zawsze lądując na 4 kołach. Nawet gdy auto spadło naprzód, AI błyskawicznie obracała je, wykorzystując fizykę gry. Jedynym wyzwaniem pozostały zjazdy z bardzo stromych górek, które pojawiły się dopiero od około 800 metrów na trasie. O ile wspinaczka nie stanowiła żadnego problemu, zjazd z tych gigantycznych wzniesień często kończył się porażką. AI nie była przygotowana na tak ekstremalne zjazdy, ponieważ na początku mapy nie występowały podobne przeszkody. Te strome zjazdy stanowiły jedną trudność, której AI nie potrafiła konsekwentnie pokonać nawet po długim treningu, co znacząco ograniczyło jej postępy na dalszych etapach gry. Później zmieniłem program, wprowadzając celowe błędy w jego działaniu. To częsta praktyka w uczeniu maszynowym. Czasem, gdy program chciał wcisnąć gaz, symulowałem wciśnięcie hamulca. Zrobiłem to, bo AI uczy się głównie na błędach. Bez tych przeszkód szybko nauczyłaby się jednego sposobu jazdy i przestałaby szukać nowych rozwiązań. Te celowe pomyłki sprawiały, że program wpadał w nieoczekiwane sytuacje. Dzięki temu mógł popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski, mimo że sam tego nie chciał. W razie potrzeby mogłem uruchomić program w trybie bez tych celowych błędów, pozwalając mu działać na pełnych możliwościach. Po wielu próbach i udoskonaleniach sztuczna inteligencja w końcu osiągnęła poziom mistrzowski w grze Hill Climb Racing. Końcowo rekord programu to 1300 metrów. AI osiągnęła więc absolutne maksimum, wykorzystując cały potencjał samochodu i mapy. W osiągnięciu mistrzostwa z podstawowym pojazdem zdecydowałem się na zmianę i wybrałem czołg, który został maksymalnie ulepszony. Początkowo AI miała spore trudności z dostosowaniem się do nowego pojazdu. Czołg ze swoją odmienną mechaniką i ciężarem stanowił zupełnie nowe wyzwanie. Na początku AI kompletnie nie mogła się odnaleźć. Czołg często przewracał się lub utykał w miejscach, które dla poprzedniego pojazdu nie stanowiły problemu. Wyglądało to tak, jakby AI musiała nauczyć się gry od nowa. Jednak po kilku dniach intensywnego treningu AI zaczęła robić postępy. Powoli zaczynała opanowywać unikalną dynamikę czołgu, ucząc się i wykorzystując jego masę i moc do pokonywania trudnych przeszkód. Po kilku następnych godzinach, ku mojemu zaskoczeniu, AI zdobyła pobić swój poprzedni rekord, choć z niewielką różnicą. Niestety, ze względu na ograniczenia czasowe, nie miałem możliwości dalszego doszkolenia sztucznej inteligencji. Jestem jednak pewien, że z dodatkowym czasem AI mogłaby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki z czołgiem. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Szkolenie sztucznej inteligencji zajęło znacznie więcej czasu, niż początkowo zakładałem. Nie byłem w stanie pokazać w tym filmie tyle, ile chciałem. Sztuczna inteligencja to samodoskonalący się system uczący się gry metodą prób i błędów. Jej celem jest przejechanie jak najdłuższego dystansu bez wypadku. System analizuje każdą jazdę, wyciągając wnioski z udanych i nieudanych prób.
otrzymuje punkty za pokonany dystans, ale traci je przy wypadkach. Eksperymentuje z różnymi technikami jazdy, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Zapamiętuje skuteczne strategie i eliminuje błędy. Każda kolejna próba to szansa na pobicie poprzedniego rekordu. Dzięki czemu z każdą grą staje się coraz lepszym zawodnikiem, potrafiącym pokonywać coraz trudniejsze trasy. Stworzyłem nowy program i uruchomiłem sztuczną inteligencję w grze Hill Climb Racing na poziomie jaskini z domyślnym, najsłabszym autem, żeby ją troszeczkę pomęczyć i potorturować. Ale aby podejmować decyzję, AI musi widzieć grę. Zdecydowałem się użyć kolorowych obrazków, aby miała pełny obraz sytuacji. Jednak przez to sztuczna inteligencja będzie się początkowo gubić, ponieważ zbyt duża ilość informacji na sam start może ją dezorientować. Uruchomiłem sztuczną inteligencję i rozpoczęła ona swoją przygodę w Hill Climb Racing. W pierwszej rundzie AI kompletnie nie wiedziała, o co chodzi. Auto przewracało się niemal natychmiast. Jednak szybko załapała, że celem jest jazda do przodu. Niedługo potem AI wpadła na pomysł, który wydawał się genialny w swojej prostocie. Wcisnąć gaz do dechy i jechać na hama. Ta strategia działała przez chwilę, ale AI szybko zorientowała się, że czasem warto odpuścić gaz i puszczenie pedału gazu w losowym momencie sprawiało, że auto nie jechało tak szybko i rzadziej się rozbijało. Kolejnym przełomem było odkrycie hamulca. AI zaczęła eksperymentować, wciskając go w przypadkowych momentach. Nie zawsze było to optymalne, ale pozwalało jechać wolniej i dłużej pozostawać w grze. AI zorientowała się też, że gdy braknie jej paliwa, to przegra. Z konieczności musiała więc cały czas jechać do przodu, aby zbierać paliwo po drodze. Prawdziwy problem pojawił się po kilkuset metrach, kiedy sufit jaskini znacznie się obniżył. AI musiała nauczyć się, jak poruszać się w tak ciasnej przestrzeni. Zamiast zwalniać, często rozpędzała się do maksymalnej prędkości i uderzała w sufit. Co ciekawe, za każdym razem perfekcyjnie balansowała, aby spaść na cztery koła. Ta strategia, choć irytująca dla mnie jako dla twórcy, okazała się niezwykle skuteczna. Celem sztucznej inteligencji było przejechanie jak największej liczby metrów w jak najkrótszym czasie, więc bardziej opłacało się jej rozpędzić i uderzyć w sufit niż po prostu hamować. Z czasem AI nauczyła się rozpoznawać nie tylko kształty, ale i tekstury. Różnica między skałą a liną stała się ważna, ponieważ AI wiedziała, gdzie może przyspieszyć, a gdzie musi zwolnić. Z czasem sztuczna inteligencja zaczęła bardziej ryzykować niż grać bezpiecznie. To pozwoliło jej osiągać lepsze wyniki, choć czasem kończyło się to spektakularnymi wpadkami. Z każdą godziną AI pokonywała coraz więcej metrów. Niskie sufity, wąskie przejścia i trudne zakręty, które wcześniej sprawiały problemy, teraz były jak plac zabaw dla naszego wirtualnego kierowcy. AI zaczęła łączyć wszystkie swoje triki, balansowanie na krawędziach, precyzyjne hamowanie, szybkie przyspieszenie w jedną płynną jazdę. Sztuczna inteligencja rozwijała się bardzo dynamicznie, ale napotkała na problem nie do rozwiązania. Stała się mistrzem balansowania, potrafiąc z ogromną precyzją przewidzieć rotację pojazdu. Ta umiejętność była kluczowa. Gdy auto było przechylone do tyłu, AI wiedziała, że musi wcisnąć gaz, aby je wyprostować. Gdy przechylało się do przodu, używała wstecznego biegu. Jednak w pewnych sytuacjach AI kompletnie traciła orientację. Zwłaszcza gdy auto znajdowało się nisko na ekranie, zachowywała się, jakby w ogóle straciła wzrok. Mimo dodatkowego czasu na trening, problem nie ustępował. W końcu stworzyłem nową sztuczną inteligencję, którą wytrenowałem do rozpoznawania pozycji auta, żeby się upewnić, czy na pewno ta wcześniejsza wersja AI wie, jak bardzo obrócone jest auto. Przygotowałem kilkaset zdjęć, na których auto było obrócone o losową liczbę stopni. Kazałem sztucznej inteligencji nauczyć się rozpoznawać stopień obrotu auta. Jednak gdy dodałem choćby jeden losowy, inaczej zabarwiony piksel na obrazie auta, wydajność AI spadała praktycznie do zera. Okazało się, że w grze, gdy auto jedzie pod górkę lub z górki, widok pedałów gazu często zasłaniał część pojazdu. Dla człowieka to nie problem, ale dla AI te brakujące piksele były krytyczne. Nie potrafiła oszacować rotacji auta. Stanąłem przed wyborem: albo znaleźć w systemie gry bezpośrednią informację o rotacji samochodu, albo zmusić AI do jeszcze cięższej pracy. Początkowo wybrałem drugą opcję, pozwalając sztucznej inteligencji męczyć się podczas mojego snu. Szybko jednak
jednak zdałem sobie sprawę, że to podejście nie ma sensu. Na szczęście znalazłem w ustawieniach gry opcję wyłączenia interfejsu. Bez przeszkadzających pedałów AI mogła wreszcie dokładnie ocenić pozycję pojazdu. Oczywiście lepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie w kodzie gry bezpośredniej informacji o tym, o ile obrócone jest auto, ale to wymagałoby więcej pracy. Tymczasem to rozwiązanie okazało się wystarczające, by sztuczna inteligencja mogła kontynuować swój imponujący rozwój w grze Hill Climb Racing. W poprzednim odcinku odkryłem, że lepiej nagradzać sztuczną inteligencję nie za ilość zebranych pieniędzy, ale za przejechaną odległość. To odkrycie otworzyło nowe możliwości, ale też przyniosło nieoczekiwane wyzwania. Zauważyłem, że w jaskini trasa jest bardzo zróżnicowana. Są wysokie wzniesienia i głębokie doliny. Im dalej w jaskini, tym większe te różnice, dlatego zmieniłem sposób nagradzania AI. Teraz dostawała punkty za dotarcie do najwyższych i najniższych miejsc w jaskini. To pozwalało mi łatwo sprawdzić, jak daleko AI udało się dojechać. Wielu widzów sugerowało, żebym dał sztucznej inteligencji bardzo łatwą trasę i najlepsze auto, ale ja postanowiłem zrobić coś zupełnie przeciwnego. Dać jej najtrudniejsze wyzwanie, jakie jest możliwe w całej grze. Wybrałem autobus na trasie jaskini i kazałem jej jechać. Nie mogłem jednak od razu wrzucić AI z autobusem do jaskini. To byłoby zbyt trudne na sam początek. Najpierw musiałem nauczyć ją jeździć autobusem w ogóle. Zacząłem więc od pustyni, która była jedną z najprostszych tras dla tego auta. Uruchomiłem program i pozwoliłem sztucznej inteligencji uczyć się, podczas gdy sam zajmowałem się innymi projektami. Po kilku dniach wróciłem, ciekaw jak AI radzi sobie z jazdą autobusem po pustyni. Gdy wróciłem, stało się coś niesamowitego. Zostawiłem AI na kilka tysięcy rund i początkowo radziła sobie nawet dobrze. Jednak gdy dotarła do około 1200 metrów, odkryła coś niezwykłego. W tym miejscu trasy znajdowała się najpierw linka, a za nią górka. Teoretycznie gracz nigdy nie powinien się znaleźć pod linką, ponieważ nie da się przez nią przedostać. Ale sztuczna inteligencja znalazła na to sposób. Zaczęła się rozpędzać i rozbujać, używając ciężaru autobusu do rozprężenia linki. Robiła to tak długo, aż linka rozciągnęła się na tyle, by sztuczna inteligencja mogła się pod nią przedostać. W rezultacie AI spadła na sam dół pod linkę w tym miejscu, gdzie żaden gracz nigdy nie powinien się znaleźć. A ponieważ nie usunąłem systemu nagradzania za osiągnięcie najwyższych i najniższych miejsc, sztuczna inteligencja dostawała za to mnóstwo punktów. AI szybko nauczyła się wykorzystywać ten glitch. W efekcie przestała próbować jechać dalej niż te 1200 metrów. Zamiast tego cały czas wykorzystywała ten błąd w grze, maksymalizując swoje punkty w nieoczekiwany sposób. Uznałem, że sztuczna inteligencja jest już gotowa do jazdy na prawdziwej mapie z jaskinią. Sam nie jeżdżę zbyt często autobusem w tej grze, więc nie byłem pewien, czego się spodziewać. AI radziła sobie całkiem nieźle do pewnego momentu, ale napotkała na poważny problem. W jednym miejscu sufit jaskini był tak nisko, że autobus po prostu nie mógł dalej przejechać. Szczerze mówiąc, nie przejąłem się tym zbytnio i pomyślałem sobie, że to problem AI i niech sama coś wykombinuje. I wiecie co? Ku mojemu zaskoczeniu ona naprawdę coś wymyśliła. Okazało się, że w grze istnieje mechanika, o której nawet sam nie wiedziałem. Gdy jedzie się szybko i naciśnie się hamulec, przednie koło lekko się chowa, a główna postać chowa się o kilka pikseli. AI odkryła to i zaczęła wykorzystywać, żeby prześlizgnąć się pod niskimi sufitami. Byłem pod wrażeniem. AI odkryła sposób na pokonanie przeszkody, która dla mnie wydawała się nie do przejścia. Po kilku godzinach zorientowałem się, że autobus to nie pojazd stworzony do jazdy w jaskini i wyłączyłem program, ale byłem pod wrażeniem, jak sprytnie AI poradziła sobie z tym wyzwaniem. Końcowo, po kilku godzinach treningu, sztucznej inteligencji udało się przejechać ten pierwszy niski sufit. Ale radość nie trwała długo. Dosłownie 2-3 metry dalej był kolejny, jeszcze niższy. Tego już nie dało się pokonać w żaden sposób. Autobus po prostu nie mógł się tam zmieścić, niezależnie od sztuczek AI. Więc skoro przejechanie busem było zbyt trudne, postanowiłem wziąć drugi, najtrudniejszy pojazd, jaki tylko mogłem wybrać, czyli karetkę. Ale znowu, sztuczna inteligencja musiała się pierwsze nauczyć nią jeździć, więc postanowiłem dać ją na mapie na Księżycu. Bo dlaczego nie? I jeszcze zmieniłem wersję na troszeczkę starszą, ponieważ z nową były problemy od strony technicznej. Ale po kilku dniach treningu sztuczna inteligencja odkryła nieoczekiwany glitch.
zamiast jechać do przodu, ustawiała karetkę na tylną część na powierzchni Księżyca. Niestety nie udało mi się tego wszystkiego nagrać, jak sztuczna inteligencja to robi, ale wyglądało to mniej więcej tak. Okazało się, że gra nie traktowała tylnej części ambulansu jako integralnej części pojazdu. Gdy AI ustawiła karetkę w odpowiedni sposób, gra interpretowała to jako wykonywanie akrobacji w powietrzu, naliczając ogromne ilości monet. AI nauczyła się wykonywać ten bug do zdobywania prawie 200 tysięcy monet na jednym baku paliwa w niecałą minutę. W 5 rund program potrafił zgromadzić milion monet, co normalnie zajęłoby graczowi wiele godzin lub dni. W tej wersji gry system nagród był naprawdę rozbudowany, nagradzając sztuczną inteligencję nie tylko za przejechany dystans, ale także za zdobyte pieniądze. To dodatkowo motywowało AI do poszukiwania najbardziej efektywnych strategii zdobywania monet. Wreszcie karetka była gotowa na level z jaskinią. Uruchomiłem sztuczną inteligencję i wtedy zdałem sobie sprawę, że kompletnie zapomniałem, że Księżyc ma inną grawitację. Karetka cały czas skakała, jakby wciąż była w kosmosie. AI musiała na nowo uczyć się fizyki gry, ale w końcu po kilkudziesięciu rundach sztuczna inteligencja przyzwyczaiła się do normalnej grawitacji. Zaczęła prowadzić karetkę płynnie i nawet szło jej dobrze, ale bez żadnych spektakularnych wydarzeń. Okej, widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, ponieważ nad tym odcinkiem spędziłem bardzo dużo czasu i trenowałem sztuczną inteligencję na kilku komputerach naraz. I zostawcie subskrypcję, ponieważ będzie jeszcze jeden odcinek ze trenowania sztucznej inteligencji w Hill Climb Racing. Sztuczna inteligencja ma potencjał, by stać się nieprawdopodobnie potężnym narzędziem przewyższającym ludzkie możliwości w każdej dziedzinie. W grach komputerowych AI już teraz potrafi osiągnąć wyniki, o których ludzie mogą tylko pomarzyć. Weźmy na przykład grę Hill Climb Racing. Na pierwszy rzut oka wydaje się prosta. Wszystko, co trzeba zrobić, to jechać jak najdalej, zbierając monety i unikając przewrócenia się. Ale gdybyśmy postawili małpę kontra moją najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję, która uczy się od zera przez 2 dni, okazałoby się, że różnica w wynikach nie jest aż tak duża. Najlepszy rekord małpy byłby prawdopodobnie tylko o 50% gorszy od AI. Małpa losowo klikająca przyciski mogłaby przez przypadek dojechać dość daleko. Różnica między małpą, która losowo klika przycisk gazu, jest zaskakująco mała. By lepiej zrozumieć skalę wyzwania, spójrzmy na przykład z innej gry. Bot o nazwie Nexto, stworzony do gry Rocket League, potrzebował około 28 lat treningu, czyli dokładnie 250 tysięcy godzin, aby stać się tak dobrym jak około 1% najlepszych graczy. To pokazuje, jak ogromnej ilości czasu i danych potrzebuje sztuczna inteligencja do osiągnięcia prawdziwego mistrzostwa. Cel tego odcinka to stworzyć AI, która będzie w stanie pobić rekord świata. Ale jak trenować AI przez tak długi czas? Możemy po prostu uruchomić algorytm na 500 dni, ale to byłoby kompletnie nieefektywne i bezsensowne. Potrzebujemy znacznie szybszego rozwiązania. Wykorzystując Cheat Engine możemy przyspieszyć grę. Gdybyśmy ją przyspieszyli 10 razy, to trenując sztuczną inteligencję przez 1 dzień osiągnęlibyśmy 10 dni w symulacji. Przy przyspieszeniu 100-krotnym byłoby to 100 dni w symulacji, czyli 3 miesiące, a przy przyspieszeniu 500-krotnym osiągnęlibyśmy 1,5 roku treningu. Końcowo ustawiłem przyspieszenie gry na maksymalną dostępną wartość, czyli 500 razy. Ale samo AI to nie wszystko. Wybór odpowiedniego pojazdu i trasy to także klucz do sukcesu. Zdecydowałem się na specjalnie zmodyfikowany pojazd z ramą wyścigówki i trasę autostrady. Rekord świata na tej trasie to 69 840 metrów, co jest naprawdę astronomiczną liczbą. Szczerze, ta kombinacja wydawała mi się jedną z najłatwiejszych, ale okazało się, że żeby pobić rekord świata, potrzeba naprawdę niezłego skilla. W grze do dyspozycji mamy dwa rodzaje pojazdów. Standardowe, które można kupić bezpośrednio w sklepie za monety, oraz te zmodyfikowane, które można dostosować w garażu. Zwykłe auto tak teoretycznie mogłoby pobić rekord świata, ale byłoby to bardzo trudne, ponieważ rekord świata padł na zmodyfikowanym pojeździe z większym przednim kołem. Taka kombinacja sprawia, że auto nie może się przychylić za bardzo do przodu i o wiele łatwiej się jedzie. W garażu możemy tworzyć customowe pojazdy, dobierając najlepsze części do naszych potrzeb. Nasz optymalny pojazd do trasy na autostradzie to hybryda najlepszych elementów. Wzięliśmy ramę od wyścigówki jako bazę,
Tylnie koło pochodzi od formuły, a z przodu zastosowałem ogromne koło od traktora, które świetnie radzi sobie z trudnym terenem. Do tego dodaliśmy elektryczny silnik, co daje bardzo duże przyspieszenie. Te kombinacje dają nam pojazd idealnie dostosowany do bicia rekordów na autostradzie. Co ciekawe, to auto jest jednym z najszybszych, jakie istnieją w całej grze. W dodatku jest ekstremalnie stabilne i prawie niemożliwe do przewrócenia, kiedy wjeżdża pod górki albo z nich zjeżdża. Może pokonać prawie każdą przeszkodę, a przynajmniej i te, które znajdują się na autostradzie. Zmodyfikowałem też system nagród dla AI. Teraz punkty przyznawane są nie tylko za zbieranie monet, przejechany dystans i przetrwanie, ale także za osiągnięcie nowych rekordów odległości. To ma motywować sztuczną inteligencję do ciągłego poprawiania swoich wyników i pobijania swoich wcześniejszych rekordów. Sztuczna inteligencja ma teraz także dostęp do znacznie większej ilości danych. Wcześniej widziała tylko kontury, a teraz dajemy jej kolorowy obraz. Dodatkowo AI ma teraz informacje o ilości paliwa, aktualnej pozycji na trasie, prędkości i kierunku ruchu oraz rotacji samochodu. Przebudowałem cały program. Wcześniej AI widziała tylko aktualną klatkę, a teraz widzi aż 3 klatki wstecz oraz te wszystkie informacje, które podałem Wam wcześniej. To pozwala jej analizować krótkoterminowe trendy i przewidywać konsekwencje swoich działań. AI dostała też kolejnego kopa wydajności. Stworzyłem jej duży bank pamięci na wspomnienia. Algorytm trenuje się teraz raz na 10 rund. W trakcie gry nie uczy się, ale po 10 rundach analizuje wszystko, co było w banku pamięci i dopiero wtedy wyciąga wnioski, a następnie zaczyna grać kolejne 10 rund i cały cykl się powtarza. Choć może się wydawać, że teraz sztuczna inteligencja będzie głupsza, ponieważ rzadziej się uczy, jest wręcz przeciwnie. Taka metoda pozwala jej na głębszą analizę zebranych doświadczeń, co może prowadzić do lepszego zrozumienia gry i skuteczniejszych strategii. Stworzyłem program, w którym na początku wpisuje się, ile razy gra ma być przyspieszona, a następnie uruchamia się cheat engine i przyspiesza się tą samą grę o tą samą wartość. Uruchomiłem program na serwerze, ale to była kompletna klapa. Grę udało się przyspieszyć tylko kilkanaście razy. Ponadto musiałem użyć wersji z Microsoft Store, która jest bardzo niestabilna. Gdy AI uczy się w tle, aplikacja ciągle się zawieszała i zamykała. Za to na moim głównym komputerze mogłem przyspieszyć grę nawet do 500 razy, ale musiałem zmniejszyć rozdzielczość, ponieważ karta graficzna nie dawała rady. Oraz zmodyfikowałem mój program, który teraz robił zrzuty ekranu samej gry, a nie całego pulpitu, więc teraz program jest o wiele bardziej połączony z samą grą. Niestety nawet na moim komputerze gra wyłączała się co kilkadziesiąt minut. Próbowałem wyłączyć tryb oszczędzania energii i grzebałem w innych ustawieniach, ale to nic nie pomagało. Po prostu ta wersja gry jest bardzo źle napisana, nie ma najnowszych aktualizacji i od bardzo dawna nie jest wspierana. Następnie próbowałem zaprogramować uczenie zespołowe, trenując wiele agentów jednocześnie. Każda sztuczna inteligencja mogłaby odkryć inne strategie, co przyspieszyłoby uczenie. Wszystkie doświadczenia trafiałyby do wspólnego banku pamięci, z którego program uczyłby się raz na 10 rund, ale korzyści nie były warte wysiłku. Samo przyspieszenie gry 500-krotnie już bardzo mocno obciąża komputer, a żeby trenować kilka algorytmów naraz, potrzebowałbym kilku komputerów, bo program nie daje rady pracować z taką prędkością. Zwiększyłem także współczynnik eksploracji, żeby AI więcej ryzykowała i próbowała nowych strategii. W Hill Climb Racing czasem najbardziej skuteczne strategie mogą wydawać się nielogiczne, więc jest to dość ważne. W końcu cały program był napisany i wszystko było gotowe. Włożyłem w to masę pracy, ale co z tego, skoro sama gra cały czas się wyłączała? Nieważne jak zaawansowany jest mój algorytm uczenia maszynowego, jeżeli sama gra odmawia stabilnej współpracy. I widzowie, jeżeli podoba Wam się ten odcinek, to zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu AI, a spróbuję Wam przypiąć serduszko, ponieważ naprawdę ciężko pracowałem nad tym projektem. W tym momencie miałem dwie opcje. Pierwsza to stworzyć nową grę, która będzie wyglądała identycznie, ale nie będzie miała tych samych problemów z wyłączaniem się. Następna opcja to pozostać przy tym, co już zrobiłem i po prostu co kilkadziesiąt minut włączać grę od nowa. Zdecydowałem się na tą drugą opcję i użyłem oryginału z Microsoft Store. Mimo że ta wersja jest tragicznie zbugowana, chciałem, żeby to wszystko działało na oryginalnej wersji gry, bez dalszego kombinowania.
Ale w tym momencie pojawił się jeszcze jeden duży problem, ponieważ program sczytywał bardzo dużo informacji o stanie pojazdu, gdy gra się wyłączała, wszystkie zmienne się resetowały. Za każdym razem, gdy program się wyłączał, trzeba było poświęcić około 2 godzin na wprowadzenie tych wszystkich zmiennych jeszcze raz. Co kilkadziesiąt minut musiałem poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby jeszcze raz odszukać i wpisać te nowe wartości. Nie znalazłem na to lepszego sposobu i po prostu robiłem tak za każdym razem. Gdy wreszcie uruchomiłem program, sztuczna inteligencja wystrzeliła jak z procy. Już po kilkudziesięciu minutach była na naprawdę mistrzowskim poziomie, ale cały czas potrzebowała jeszcze więcej treningu. Uczyłem ją, ale w pewnym momencie zdarzył się problem. Normalnie pliki ważyły około 296 MB, ale po rundzie 4000 wszystkie pliki, które się zapisały, ważyły około 120 GB danych. Te pliki zapisywało się do specjalnego folderu, ponieważ chciałem je wszystkie u siebie, żeby móc je później uruchamiać. Z czasem zaczęło zajmować to tyle miejsca, że cały mój dysk się wypełnił. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, a program cały czas działał. Gdy zorientowałem się, że mój magazyn na dane jest pełny, było już za późno. Okazało się, że bardzo dużo plików było już uszkodzonych, ponieważ nowe modele nie mogły się zapisywać z powodu braku miejsca. W rezultacie sztuczna inteligencja w ogóle przestała się uczyć. Musiałem wszystko zrestartować i zacząć od nowa. Warto wspomnieć, że nie nagrywałem tego procesu uczenia się, ponieważ odbywał się on w bardzo niskiej rozdzielczości i w dużym przyspieszeniu. Zamiast tego skopiowałem modele sztucznej inteligencji i uruchomiłem je na swoim komputerze, żebyście mieli pełen podgląd w Full HD oraz mogli zobaczyć wszystko w płynnych 30 fpsach bez tego przyspieszenia. W końcu uruchomiłem program jeszcze raz i zobaczmy teraz, jak przebiegał proces uczenia się i czy sztuczna inteligencja pobiła rekord świata, a jeżeli nie, to jak daleko doszła. W pierwszych rundach algorytm miał trudności z podstawowym poruszaniem się. Często przewracał pojazd lub jechał do tyłu. Stopniowo jednak zaczął rozumieć, jak utrzymywać równowagę i poruszać się do przodu. To był pierwszy krok. Nauczenie się, że celem jest jazda w prawą stronę. Z czasem AI zaczęła dostrzegać związki między ukształtowaniem terenu a potrzebą odpowiedniego dozowania gazu i hamulca. Nauczyła się przewidywać, kiedy należy przyspieszać przed wzniesieniem, a kiedy zwolnić przed zjazdem, aby nie stracić kontroli nad pojazdem. W pewnym momencie sztuczna inteligencja odkryła, że warto rozpędzić się do dużej prędkości przed górkami. Dzięki temu mogła przelecieć nad następnym wzniesieniem, omijając wiele trudności. Ta strategia początkowo wydawała się bardzo skuteczna. AI pokonywała duże odległości w krótkim czasie. Jednak z czasem AI dostosowała tą taktykę. Okazało się, że zbyt częste wykorzystywanie tej metody prowadziło do tego, że nie zbierała paliwa, co czasami kończyło się śmiercią. W związku z tym AI nauczyła się więc balansować między agresywną jazdą a oszczędzeniem paliwa, stosując rozpędzenie się i wylecenie bardzo wysoko, aby ominąć wiele przeszkód, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ma pełen bak paliwa. W miarę postępów AI zaczęła osiągać coraz lepsze wyniki. Jej styl jazdy stał się płynny i efektywny i nie było tu żadnych spektakularnych trików czy wykorzystywania bugów gry. Po prostu solidna, konsekwentna jazda do przodu z optymalnym wykorzystywaniem terenu i zasobów. Finalnie, choć sztuczna inteligencja nie pobiła rekordu świata, zaszła bardzo daleko. Już pod sam koniec treningu AI osiągnęła imponujący wynik 12672 metrów. Niedługo potem pobiła własny rekord o 17 metrów, osiągając finalne 12689 metrów. To prawie 13 km, niemal 1/5 dystansu rekordu świata. Choć może się wydawać, że jest to niewiele, to sztuczna inteligencja przez ten cały dzień nauki wypracowała styl jazdy, który jest niezwykle konsekwentny. Każdy przejazd wygląda niemal identycznie, z minimalną ilością błędów i maksymalną efektywnością. Algorytm nie odkrył żadnych niesamowitych sztuczek, po prostu zrozumiał podstawowe zasady gry. To dowód na to, że czasem najlepszą strategią jest po prostu doskonalenie fundamentów. Był to ostatni odcinek z trenowania sztucznej inteligencji Field Team Racing. Muszę przyznać, że dosłownie wyprułem sobie żyły przy tym projekcie. I stworzenie tego wszystkiego było jednym z najcięższych zadań, jakie kiedykolwiek realizowałem. W następnym odcinku stworzę własną wersję gry Hill Climb Racing, ale w 3D i nauczę AI grać w tą nową, trójwymiarową wersję, co otworzy zupełnie nowe możliwości i wyzwania. To będzie ciekawe zobaczyć, jak sztuczna inteligencja poradzi sobie w środowisku 3D. Planuję też nową serię, w której będziemy obserwować, jak AI uczy się grać w różne gry. Kanał będzie kontynuował content związany AI, ale nie będzie
będzie to jedyny temat, więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji. A program, który stworzyłem w tym odcinku, nie będzie udostępniony, ponieważ nie jest on dokończony i ma wiele błędów oraz często się wyłącza. Proces uruchamiania wymaga żmudnego ustawienia zmiennych w grze, a po udostępnieniu pierwszej wersji dostałem dziesiątki wiadomości na Discordzie z prośbami o pomoc w uruchomieniu. W obecnym stanie program po prostu nie nadaje się do szerszego użytku.